Słowo Boże mówi, że kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkim. To, co jest z góry, jest ponad wszystkim. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. I to jest wielka różnica między tym, co jest niebiańskie, a tym, co jest ziemskie. Jest wielka różnica. Dzisiaj to jest zatarte, ale to jest wielka różnica. Rzeczy niebiańskie słychać po niebiańsku, rzeczy ziemskie słychać po ziemsku. Rzeczy ziemskie, one nigdy nie będą posiadały w sobie potencjału życia. Zawsze, kiedy będziesz przeżywał rzeczy ziemskie, wcześniej czy później, albo one skończą się i nie zostawią żadnego śladu, albo spowodują cierpienie. Zawsze tak było, jest i będzie, bo to jest rzecz ziemska. Rzecz niebiańska. Ona może być dziwna, trudna, inna. Ale ona przede wszystkim będzie trwać. Będzie trwać. A po drugie, ona będzie przynosić efekty, pozytywne efekty, krok po kroku. Niektóre ziemskie rzeczy, one są bardzo szybkie. Wydaje się, że przynoszą niesamowity efekt, bo coś już się wydarzyło, bo już coś mamy. Ale w konsekwencji, tak? To jest słabe, marne. Jest napisane, że kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkim. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkim. To, co jest z nieba, ono jest absolutnym dominatorem. Jeżeli w coś uwierzyłeś, w rzecz prawdziwą, to jest dominator. Nieważne, co się będzie działo. Jeżeli w coś uwierzyłeś, wiesz, że to jest prawda, wiesz, że to trwa, wiesz, że to przynosi dobre efekty. Nie trwa to dzień, nie trwa to dwa, trwa to długo już. Przynosi to dobre efekty. To niebiańska rzecz. Ona jest ponad wszystkim. Wszystko, co będzie jej przeczyło, możesz śmiało pognębić, odrzucić, zdyskredytować. Wczoraj oglądałem sobie któryś tam, jakiś Avengersów, bo ich lubię. I Kapitan Ameryka jeszcze nie znał takich osób jak Loki na przykład, ale postanowił, że go zleje i został informację, uważaj, to są bogowie. Kapitan Ameryka się odwrócił i mówi, po pierwsze, Bóg jest jeden, a po drugie, na pewno tak się nie ubiera. Bóg jest jeden, on znał Boga, Bóg jest jeden, nie ma, to są bogowie, to bzdura. Nieważne, jaka siła temu towarzyszy. Tamten rozpieprzył 80 osób, pozabijał, tak? Ale kapitan Ameryka powiedział, ja wiem, że Bóg jest jeden. Nie ma bogów innych. To nie Bóg. To coś przyszło z innego świata, zabiło 80 osób, to nie jest Bóg. Bo ja Boga znam. Rzeczy niebiańskie są ponad wszystkim. Nigdy. Nie wolno ci o tym zapomnieć. Jeżeli przeżywasz coś prawdziwego z Bogiem, to jest coś silnego. To trwa. I wszystko, co pod to, nie będzie się podporządkowywało. To są rzeczy ziemskie. Nieważne, jak będą wyglądać. Ziemia to ściema. Ściema. Rozumiesz? Dlatego, jak będziesz się dzisiaj modlił, powiedz, Duchu Święty, ja Ciebie znam. Ja Ciebie przeżywam. Ja wiem, kim Ty jesteś. Ja wiem, jaka siła jest w Tobie. Ja wiem, co ja biorę od Ciebie. Ja w imieniu Jezusa biorę autorytet nad wszystkim, co nie jest Tobie podległe. Bo rzeczy niebiańskie są ponad wszystkim. Ponad wszystkim. Nieważne, jaką trudność możesz przeżywać. Trudność nie pochodzi z nieba. Kłopot nie pochodzi z nieba. Ból nie pochodzi z nieba. Rozumiesz, troska nie pochodzi z nieba, załamanie nie pochodzi z nieba, rozumiesz, one nie pochodzą z nieba, a więc one są podległe. Postaw je dzisiaj w odpowiednim miejscu, w odpowiednim miejscu, włóż je w odpowiednie miejsce. Nie mów, że ich nie ma. Nie o to chodzi, żeby powiedzieć, nie ma ziemskich rzeczy, są, ale ich miejsce jest na dole. A Twoje miejsce jest na górze. I kiedy będziesz uwielbiał Boga, tak rób dziś właśnie. Więc moje miejsce jest na górze. Jestem człowiekiem z góry. Jestem głową, a nie ogonem. Tym właśnie jestem.
bo wiem, co przeżywam. Boże, wywyższamy Ciebie za świadectwo, które mamy w Chrystusie Jezusie. Wywyższamy Ciebie, Jezus, Ty, który jesteś ponad wszystkim, Ty, który przyszedłeś z nieba i zamieszkałeś nas, Ty, który wyjąłeś nas, ludźmi z nieba. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie za rzeczy wieczne. Uwielbiamy Ciebie. O, rzeczy wieczne są najpotężniejsze, najsilniejsze. Mako, moro, szoko, paseka. Jezus. Miłość wielki Boże, prawdę! Miłość
ciemny czas, mój stary człowiek zgadza. Thank you.
Wszystko mogę.
Na wieki.
Poruszył się cudownie.
Boże Święty Duch. Proszę się w serce chronić.
krzyż za miłość Twą. Sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zasięga płomień ognia, a na głowie jego liczna diadem. Imię swoje miał wypisane, zaś imię to brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty biały pisiem. A z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody. I będzie nimi rządził las Boże razem. On sam też poczekać zima zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze sobie ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. To Twój Bóg. Twój Bóg. Wielki Bóg. Wielki Bóg. Król Królów i Pan Panów. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja ogłaszam teraz sąd nad każdym diabelskim zamysłem uchronionym przeciwko Kościołowi mocy. W imieniu Jezusa, ja ogłaszam teraz sąd. Sąd nad wszelkim zamętem i chaosem. Sąd. Ja ogłaszam sąd nad wszelkim lękiem. Sąd. Chaba sekedelera la fałsze kingelery. Thank you.
Ty dałeś mi życie. Święty czas.
zobacz, kim jesteś. Homarawada sangrehen, uwolnij siłę w każdą opresję. Joseka de la Redekia, de la Naprali, de la Dalej, tam gdzie nie byłeś jeszcze. Teraz. Namaszczenie łamie jarzmo. Decyduj i idź. Rób krok dalej. Teraz. Zdecyduj Ty i Duch Święty. To, co Cię wstrzymywało do tej pory. Zrób krok nad tym. Bez względu, jaka to jest dziedzina. Jesus.
krajów. Alleluja. Alleluja. Król na wieki. Król na wieki. Bóg Zbawiciel. Jezus za krew nie zawiecie mnie. Jezus za krew nie zawiecie mnie.
Yeah.
postanawiamy przykryć je krwią Jezusa. W każdej przestrzeni w życiu ludzi w Kościele mocy. My nakładamy krew Jezusa na sprawy ducha, duszy i ciała. My otaczamy krwią Jezusa każde przedsięwzięcie. My nakładamy krew Jezusa na wszelkie zranienia, wszelkie problemy, wszelkie kłopoty. Nakładamy krew Jezusa. My wytyczamy granice z krwi Jezusa wokół każdego człowieka w Kościele mocy. I ogłaszamy, że diabeł nie może przejść tego w imieniu Jezusa. My chronimy krwią Jezusa małżeństwa, ojcostwo, macierzyństwo. Chronimy krwią Jezusa dzieci. Chronimy krwią Jezusa wszelkie służby. Chronimy krwią Jezusa finanse ludzi w Kościele. Chronimy krwią Jezusa. Tu
czuję. Krew Jezusa. Ja odkładam krew Jezusa na wyobraźnię. Nie ma we mnie miejsca, które
seksualne. Powracały. Nie bój się. Otwórz oczy i zaciskaj rąk. One będą wychodzić dziś. Pozwól im. Nie zatrzymuj ich. One będą wychodzić przez twoje oczy i przez twoje dłonie. Nie bój się. Nie zaciskaj dłoni w pięści. Otwórz oczy. Niech giną. Niech odchodzą. Niech odchodzą. One są różne. Niektóre są romantyczne. One powodują okupienie i spłycenie. Miejsca, które nie jest swoboda pod mocą twojej krwi. Swoboda.
mocą Twojej krwi. Bo nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca,
Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twoich chwil.
krew, ofiarę nad ołtarzem. Tyle razy z ciała Jezusa została wypuszczona krew. Tyle razy z każdej części Jezusa poszła krew. Poszła krew z Jego głowy, aby Twój umysł był zdrowy, silny i stabilny. Z Jego rąk poszła krew, aby każde Twoje ciało było doskonałe i przynoszące sukces. Z Jego nóg lała się krew, żeby Twoja droga była prosta, żebyś nigdy nie błądził. Z Jego brzucha wypłynęła krew, żebyś rozróżniał duchowo, żebyś nigdy nie pobłądził na poziomie ducha. Jego plecy, nogi były zlane krwią, żebyś rozumiał, czym jest poświęcenie, żebyś wiedział, że szczytem miłości jest oddać siebie. Krew zabezpieczyła Cię, ochroniła. Chroni mnie od 2001 roku i zły nie może mnie tknąć. To krew. Chota sawe bene maseke de lor. Kiedy proklamujesz ochronę krwi, diabeł musi się wycofać. On nie może tam być. Demony odchodzą. On powiedział, jak już z kielicha tego pić będziecie, śmierć moją zwiastować będziecie, aż przyjdę. Jego śmierć jest zabezpieczeniem. Zabezpieczeniem. Bądź człowiekiem prawdy. Niech każda dziedzina Twojego życia dziś się podnosi przez krew Jezusa. To bezpieczeństwo i sukces. To siła i oddzielenie. To krew Jezusa odseparowuje Cię od tego świata. Od zjedzeń, od cielesności. Niektórzy z Was myśleliście, że się rozstaliście z różnymi bólami, a one wróciły. Jak to przystało na powrót ze wzmożoną siłą? Zdziwiłeś się, myślałeś, że już się odciąłeś. Prawda jest taka, że jesteś od tego odcięty. Rozumiesz? Diabeł to kłamca. Jesteś odcięty. Nie daj się. Krew Jezusa Cię chroni. Przeklnij te wizje w przeszłości. Przeklnij je. Może mają wygląd Twojego ukochanego. Może ukochanej. Może czegoś innego. Przeklnij to. To diabeł. Ale on nie przejdzie przez krew Jezusa. Wierz w to. Jesteś pokropiony krwią Jezusa. Jesteś po prawidłowej stronie. Nowe życie jest przed Tobą. Chcę, żebyśmy się modlili o dzieci w Kościele. Ojcze, ja modlę się o dzieci teraz. Moją autorytetem Kościoła. Ustanawiamy rozwój dzieci w Kościele. Duchowy, psychiczny i materialny. Ogłaszamy, że nasze dzieci są wychowywane jak dla Ciebie, Panie Boże. Ogłaszamy manifestację Twoich darów, Duchu Święty, w nich. Ogłaszamy, Duchu Święty, manifestację talentów, które w nie włożyłeś przed założeniem świata. Ogłaszamy, że zły nie może tknąć naszych dzieci, bo krew Jezusa je chroni, oczyszcza i wprowadza w światło.
imieniu Jezusa zdrowie dla ich ciał. Ogłaszamy, że nie będą miały nigdy żadnych zranień. W imieniu Jezusa związujemy nad nimi wszelkie odrzucenie, poniżenie, wszelkie diabelskie oszustwo. Związujemy nad nimi wszelką hańbę i chciwość. W imieniu Jezusa ogłaszamy, że nasze dzieci są święte, bo my jesteśmy święci. Ojcze, w imieniu Jezusa ja modlę się teraz. Niech dzieci w Kościele szukają Ciebie dniem i nocą. Duchu Święty, śnij się im. Niech przychodź do nich w snach. Przychodź do nich w wizjach. Duchu Święty, Ojcze, ja modlę się. Niech Twoje Słowo przenika nasze dzieci. Ojcze, niech one szukają Ciebie. Niech szukają Ciebie. My autorytetem Kościoła związujemy wszelką siłę demoniczną nad dziećmi. W imieniu Jezusa. Jesus. Oh,
Drogę teraz
W imieniu Jezusa związujemy każdy byt demoniczny, który ich atakuje. W imieniu Jezusa przeklinamy demoniczne siły, złości, gniewu, niecierpliwości. W imieniu Jezusa oczyszczamy ich z wszelkiego duchowego pyłu. Won! Nakładamy krew Jezusa na nich, na ich umysły, na ich emocje, na ich ciała. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa wszelkie zwiedzenie odsuwa się od nich. Wszelkie zniechęcenie, won! W imieniu Jezusa. Halleluja. Kto potrzebuje uzdrowienia fizycznego, bo również potrzebujesz uzdrowienia, wychodź do przodu. Kto potrzebuje? Odczuwasz bóle, jakiekolwiek problemy, odchodźcie tutaj z prawej strony. Każda osoba, która potrzebuje uzdrowienia fizycznego, odchodźcie, pomódlcie się o nich, ewangeliści, podejście do nich, pozdrówcie ich. Halleluja.
masz na to.